Szanowni Państwo, to dla mnie ogromna radość, że mogę tutaj razem z Państwem być podczas konferencji przypadającej 75. rocznicę męczeńskiej śmierci Edyty Stein i w dzień rocznicy jej także przyjścia na świat. To dla nas wszystkich jakieś zobowiązujące spotkanie. Starać się wejść w jej ducha, w jej ciągłą obecność także dla Europy, o czym słyszeliśmy przed chwilą, jak bardzo wielu ludzi, młodych ludzi, nie tylko z Europy, chciało zobaczyć dom, w którym przyszła na świat i który bardzo kochała. Jej przesłanie dla Europy. Powstaje pytanie najpierw, czym Europa jest, jak ją należy rozumieć. I czy chodzi o przesłanie które ona kierowała niejako za swego życia, będąc dla wielu pewnym znakiem sprzeciwu? Czy to przesłanie, które ciągle jest dla nas dzisiaj aktualne? Pytanie o tyle ważne, że warto tutaj zacytować jedną z wypowiedzi odnoszących się do życia Edyty Stein. Doznała bowiem dwukrotnego odrzucenia. Najpierw przez trzecią Rzeszę, przez swoje państwo. Swoje państwo niemieckie. Ona była patriotką niemiecką. Kiedy się czyta jej autobiografię, widać z jaką boleścią przyjęła wynik plebiscytu w Lublińcu, gdy okazało się, że większość mieszkańców Lublińca i okolic opowiedziała się za przynależnością tej części Śląska do Polski. Dla niej to był ból. Kogoś, kto kocha swój kraj. Jakoś możemy zrozumieć to, co wtedy mogła przeżywać ze swoimi najbliższymi, którzy zgodnie z ówczesną polityką i taktyką niemiecką na plebiscyt przyjeżdżali całymi rodzinami, nawet jeśli już dawno w tych miejscowościach nie mieszkali, po to, żeby można było jak najwięcej głosów oddać na rzecz przynależności Śląska do Niemiec. Rodzina przyjechała i okazało się, że w jakiejś mierze na próżno. Lubliniec stał się polski. I ona właśnie o takim nastawieniu, bardzo proniemieckim, wyrosła z Niemiec i czuła się patriotką niemiecką. Naraz jest odrzucona przez trzecią Rzeszę. Odmawiają jej prawa do kochania własnej ojczyzny. I to ze względu na jej żydowskie korzenie. Co więcej, skazują ją na śmierć. I drugie odrzucenie. Odrzucenie przez najbliższych, których kochała, zwłaszcza matka. Wtedy, kiedy opowiedziała się za Chrystusem i kiedy przyjęła chrzest w Kościele katolickim. Dla matki, która ciągle była wierzącą, głęboko wierzącą Żydówką, był to prawdziwy szok i ból, z którym nie potrafiła sobie poradzić. Edyta Stein o tym doskonale wiedziała i na ile mogła, starała się ten ból łagodzić, nawet idąc raz z matką na nabożeństwa, już jako katoliczka, do wrocławskiej synagogi. I wiemy też, że później rodzina najbliższa Edyty Stein też była co do jej decyzji wstąpienia do kościoła bardzo podzielona. Tym bardziej, że wstąpiła zwłaszcza do klasztoru jesienią 1933 roku, kiedy już zaczynały się te pełne nienawiści wobec Żydów ustawodawstwa hitlerowskie. Dla wielu pójście do klasztoru przez Edytę Stein było znakiem w jakiejś mierze zdrady, a z drugiej ucieczki, ratowania siebie, własnej skóry. Uważano, że szuka tam wygodnego dla siebie i bezpiecznego schronienia. I żeby to zrozumieć,
Trzeba wmyśleć się w to, co się później Europa dowiedziała. Mianowicie wtedy, kiedy na początku 1941 roku umarł najwybitniejszy chyba filozof pierwszej połowy XX wieku, Henri Bergson. W jego testamencie była wyraźnie mowa o tym, że od dawna w swoich myślach i w swoich przekonaniach jest chrześcijaninem, ale nie chciał wstąpić do kościoła, żeby inni uważali, że to wstąpienie jest znakiem słabości lub zdrady. On chce być razem ze swoim narodem żydowskim. Też pochodził z narodu żydowskiego i chce razem z nim dzielić wszystkie cierpienia. A ona zrobiła inaczej. I traktowano to także jako zdradę. Niełatwy jej los. Wtedy, kiedy wybierała Boga i wybierała Boga chrześcijańskiego i wybierała Kościół katolicki. I później, kiedy nawet dla najbliższych pozostawała, przynajmniej dla części z nich, kimś nie do końca zrozumiałym. Ale prawdą jest także i to, że 1 października 1999 roku, niewiele przed rozpoczęciem wielkich obchodów wielkiego jubileuszu roku 2000, Jan Paweł II motu proprio, czyli z własnej woli, z własnej inicjatywy, publikuje list apostolski ogłaszający świętą Brygidę Szwedzką, świętą Katarzynę ze Sieny i świętą Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy. Jak słyszeliśmy przed chwilą w znakomitym wystąpieniu księdza profesora Maknacza, błogosławiony Paweł VI już przed laty ogłosił świętego Benedykta patronem Europy. W początkowych latach pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy, chcąc podkreślić przez to, że Europa oddycha dwoma płucami. I tuż przed rozpoczęciem wielkiego jubileuszu, który pozwala Kościołowi katolickiemu raz jeszcze przyjrzeć się dzięki Chrystusowi, poprzez Chrystusa, własnej tożsamości, ogłasza Jan Paweł II współpatronkami trzy kobiety. Dwie, które żyją w dawnych, średniowiecznych czasach. Jedną współczesną. Dlaczego? We wstępie do tego listu, w punkcie trzecim, Jan Paweł II pisze: konkretny powód, dla którego wybrałem te właśnie postaci, kryje się w samym ich życiu. Ich świętość bowiem urzeczywistniła się w określonych kontekstach historycznych i geograficznych, które sprawiają, że są to postaci szczególnie ważne dla kontynentu europejskiego. A potem już o samej Edycie Stein. Teresa Benedykta od Krzyża, niedawno kanonizowana, nie tylko związana była z różnymi krajami Europy, ale całym swoim życiem, jako myślicielka, mistyczka i męczenniczka, przerzuciła jak gdyby most między swoim żydowskim pochodzeniem a wiarą w Chrystusa, prowadząc z niezawodną intuicją dialog ze współczesną myślą filozoficzną, a na koniec, stając się przez męczeństwo w obliczu straszliwej hańby Shoah, rzeczniczką racji Boga i człowieka. Stała się w ten sposób symbolem przemian dokonujących się w człowieku, kulturze i religii, w których kryje się sam zarodek tragedii i nadziei kontynentu europejskiego. Proszę zwrócić uwagę na te ostatnie sformułowania.
kontynent europejski, a właściwie kultura europejska ma w sobie zarodki zarówno nadziei, jak i tragedii. Jakiś szczególny paradoks tkwi w istocie naszej europejskiej tożsamości. I właśnie pośród tego paradoksu, w przestrzeni tego paradoksu, Edyta Stein jawi się według Jana Pawła II jako szczególna rzeczniczka racji Boga i człowieka. Jak to zrozumieć? Chciałbym dalszy ciąg tej refleksji poświęcić jej przesłaniu dla Europy, jej bycia rzeczniczką praw Boga i człowieka, nie w odniesieniu do lat minionych, zwłaszcza do dziesięcioleci wyznaczających jej stosunkowo krótkie życie między 1889 a 1941 rokiem. W jakiej mierze jest ona dzisiaj dla nas, ludzi żyjących w 2017 roku, rzeczniczką praw Boga i człowieka? W moim przekonaniu można tutaj wskazać przynajmniej na 5 wymiarów tego jej przesłania dla nas, tej jej szczególnej funkcji bycia rzecznikiem praw Boga i człowieka. Pierwszy wymiar ma charakter teoriopoznawczy. I w dużej mierze słyszeliśmy już o tym w poprzednim wystąpieniu księdza profesora. Jest to zagadnienie prawdy. Jest to jej życie dla prawdy i prawdą. W świecie dzisiejszym, który chce za wszelką cenę określić się poprzez termin postprawda. Postprawda to nie jest kłamstwo, jak niektórzy by chcieli. Postprawda to rzeczywistość, kiedy już nie ma żadnego odniesienia do prawdy, bo kłamstwo jest zaprzeczeniem prawdy. Natomiast postprawda mówi, nie ma obiektywnych faktów. Są tylko narracje. I istotą tych, którzy rządzą narracjami, jest to, żeby jak najbardziej skutecznie odwołać się do lęków, obaw, emocji, często nieuświadomionych, innych ludzi. I zwłaszcza poprzez media sterować nastrojami społecznymi. Fakty się nie liczą. Liczą się emocje. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo często w dzisiejszych rozmowach, wywiadach na temat pewnych wydarzeń prowadzący te rozmowy nie pytają, jak pan tę sytuację, ten fakt ocenia. Najczęściej pytanie brzmi, a jakie emocje panu, czy pani towarzyszyły? Jak pani to, pan to przeżywali? Co chcieli przez to wyrazić? Jakimi emocjami? Nie ma już miejsca. Dzisiaj wydawałoby się na tym odcinku życia kultury, w którym jesteśmy, dla rozsądku, tym bardziej dla rozumu. Żyjemy w epoce, którą by Karol Wojtyła w nieco innym kontekście nazwał emocjonalizacją świadomości. A tymczasem ona, Edyta Stein, jawi się nam jako świadek prawdy. Wielokrotnie to sformułowanie znajdziemy w liście Jana Pawła II, ustanawiającym Edytę Stein współpatronką Europy wraz z Brygidą Szwedzką i Katarzyną Sieneńską. Jest zawsze tam mowa, że żyła prawdą. Nie miała zatem prawda dla niej charakteru tylko i wyłącznie pewnej postawy teoriopoznawczej, chociaż
Niewątpliwie to było najważniejsze, czego zresztą się uczyła u swego mistrza Edmunda Husserla, dochodzić do istoty rzeczy, dochodzić do prawdy. W jej życiu znajdujemy moment szczególnego świadectwa, też już moment wspomniany, kiedy późnym latem, początkiem jesieni 1921 roku jest Bad Beckzabern u swojej przyjaciółki Jadwigi Konrad Marcius, także uczennicy Husserla. Pan Marcius, Konrad Marcius jest również filozofem, więc razem pracują w ciągu dnia w sadzie, a wieczorem prowadzą rozmowy filozoficzne. Właśnie kiedy się taki wieczór kończy, ona sięga, to jest właśnie to piękne podanie odnoszące się do jej życia, sięga na chybił, trafił po książkę będącą autobiografią świętej Teresy z Awila. Czyta ją całą noc, a kiedy przychodzi już poranek, ona wypowiada już tylko jedno zdanie. Das ist die Wahrheit. To jest prawda. To, co mówi o Bogu i co doświadcza w sobie. Święta Teresa z Awila jest prawdą. Jest to prawda, którą przejmuje od niej Edyta Stein. I dlatego decyduje się, wbrew najbliższym, wbrew zwłaszcza ukochanej matce, wybrać drogę chrześcijaństwa. I w odróżnieniu od swoich wielu kolegów, także w odróżnieniu od Jadwigi Konrad Marcius, przyjmuje chrzest w Kościele katolickim. Jej przyjaciele wybierają Kościół protestancki. I komentarz do tego świętego Jana Pawła II z tego właśnie listu apostolskiego, mocą którego ogłosił Edytę Stein współpatronką Europy. W punkcie 8 czytamy. Jej, Edyty Stein, zainteresowanie filozofią i odejście od praktyk religijnych, w które wdrożyła ją matka, pozwalało przypuszczać, że pójdzie raczej drogą czystego racjonalizmu, racjonalizmu w cudzysłowie, a nie świętości. Jednakże dar łaski czekał na nią właśnie w zawiłościach filozofii. Włączywszy się w nurt myśli fenomenologicznej, Edyta Stein potrafiła dostrzec w niej odpowiedź na wymogi rzeczywistości obiektywnej, która nie zostaje bynajmniej wchłonięta przez podmiot, ale jest uprzednia wobec niego i stanowi miarę jego poznania. Należy ją zatem badać w postawie skrupulatnego obiektywizmu. Trzeba się w nią wsłuchiwać, odkrywając ją zwłaszcza w człowieku dzięki zdolności do wczucia. Słowo szczególnie drogie Edycie, która pozwala w pewnej mierze przyswoić sobie doświadczenia drugiego człowieka. Wczuwać się w drugiego człowieka, ale przede wszystkim wsłuchiwać się w obiektywną prawdę. W prawdę tego, co jest. Prawda, która nie pochłania poznającego podmiotu. Nie pochłania, ale temu podmiotowi pozwala autentycznie żyć. To jest to pierwsze przesłanie Edyty Stein dla dzisiejszych naszych czasów. Drugie ma wymiar bardziej antropologiczny, a związany jest z pewną koncepcją człowieka, kobiety i mężczyzny jako istoty biologiczno-duchowej. I znowu spróbujmy osadzić tę wizję, mającą swój rodowód biblijny, w tym, co dzisiaj staje się niemal obowiązującą doktryną w postaci ideologii gender. To już w połowie XX wieku
Simone de Beauvoir, towarzyszka Jean-Paul Sartre, napisała Le deuxième sexe słynne stwierdzenie, że kobietą się nie jest, kobietą się staje. To czy się jest kobietą, zatem według Simone de Beauvoir nie zależy od jej struktury biologicznej i związanej z tą strukturą biologiczną także strukturą duchową, to zależy od wyboru, którą człowiek może, w tym przypadku kobieta, może podjąć. I za chwilę także może odwołać. Tymczasem Edyta Stein podczas swojej działalności najpierw w Spirze, a potem wtedy, kiedy była w Münster, jeździ z wykładami. Dla wielu staje się przykładem katolickiej feministki, bo pokazuje, na czym polega geniusz i powołanie kobiet. I znowu komentarz Jana Pawła II do tej jej postawy. Na szczególne uznanie zasługuje ze względu na epokę jej działalność na rzecz postępu społecznego kobiety. Niezwykle przenikliwe są też teksty, w których zgłębia bogactwo kobiecości i misji kobiety z punktu widzenia ludzkiego i religijnego. A do tego bardzo ciekawy i bardzo głęboki komentarz, pisany dawno stosunkowo, bo w 1999 roku przez jej pierwszą znakomitą tłumaczkę na język polski, siostrę Janinę Immaculatę Adamską, karmelitankę. Tekst, mówię, pisany dawno, bo wtedy jeszcze na taką skalę o ideologii gender się jeszcze nie mówiło. A siostra Immaculata pisała o Edycie Stein, gdy chodzi właśnie o jej naukę o kobiecości, tak. Poszukując prawdy o kobiecie, Edyta Stein długo rozważała kwestię przeznaczenia człowieka. Zrozumiała, że przyrodzone i nadprzyrodzone powołanie jest wspólne obojgu płciom, lecz istnieje podział zadań według ich różnej natury. Jako wykładowca w Spirze w latach 1922-1931, a później w monasterze 1932-1933, nade wszystko zaś w swych wielkich odczytach na temat promocji kobiet, dawała świadectwo wielkości chrześcijańskiego życia kobiety, realizującej swoją misję wszczepioną w rzeczywistość tego świata. Podstawą jej refleksji była szczegółowa analiza kobiecej psychologii, w której wyróżniła dwie jej szczególne cechy. Osobiste zaangażowanie się we współpracy z mężczyzną oraz macierzyństwo. Dzięki nim kobieta posiada bardziej rozwiniętą w swojej naturze zdolność wczucia się w drugiego człowieka i w jego potrzeby oraz umiejętność dostosowania się, a także wewnętrzne pragnienie bezinteresownej miłości. Napięcie ku macierzyństwu kieruje ją do wszystkiego, co daje osobową relację i przygotowuje reintegrację życia. Tę myśl Edyta rozwija szeroko, gdy mówi o kontemplatywnym rodzaju kobiecego poznania, a także o znaczeniu i wielkości macierzyństwa fizycznego i duchowego w życiu konsekrowanym i samotnym w świecie, rozumianym jako osobiste powołanie. Zauważa, że we właściwie pojętym macierzyństwie realizuje się zawsze pragnienie całkowitego oddania się drugiemu i dążenie do tego, co najbardziej własne, a zarazem w pełni obejmujące całe człowieczeństwo. Wzorem tych wartości jest dla Edyty Stein osoba Maryi, dziewicy i matki. W niej kobiecość osiągnęła swoją pełnię przez to, że stała się bramą, poprzez którą Bóg wszedł między ludzi,
jest ideałem uduchowionego człowieczeństwa i przewyższa nawet aniołów, istoty czysto duchowe. Przekonana, że żadna kobieta nie jest tylko kobietą i że może na równi z mężczyzną podejmować zadania społeczne, Edyta Stein starała się kobiecie ukazywać takie ideały, które by ją twórczo rozwijały, chroniąc przed degeneracją kobiecości. Rozwijała przez to nadzieję na Boże Królestwo, gdzie nie ma podziału płci ani podziału na wolnych i uzależnionych. Rozumienie jedności i wolności w Chrystusie w połączeniu z obiektywną metodą naukową dało jej na zawsze autorytet w polemice z wybujałą argumentacją feministyczną. Trzecia płaszczyzna. To płaszczyzna o charakterze historyczno-kulturowym. Tam, gdzie mamy do czynienia z pewnym napięciem między chrześcijaństwem a judaizmem na kontynencie europejskim. Najpierw chciałbym zacytować niezwykle ważny tekst, który Jan Paweł II wygłosił 3 czerwca 1997 roku, a więc 20 lat temu w Gnieźnie, gdzie z okazji tysiąclecia męczeństwa świętego Wojciecha było spotkanie 5 prezydentów państw Europy Wschodniej i Środkowej. I tam właśnie podczas homilii Jan Paweł II powiedział coś bardzo ważnego na temat Europy, a zwłaszcza jej tożsamości. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki umacniało chrześcijaństwo. Ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczenie historii. Jest bowiem historia Europy wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości Europy jest zbudowany na chrześcijaństwie, a obecny brak jej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej chrześcijańskiej samoświadomości. Jest bardzo ciekawa metafora o Europie, która jest wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie. Na pewno takimi strumieniami był i judaizm, i kultura żydowska, także kultura mozarabska. Wiele było takich dopływów, także kultura celtycka dzisiaj bardzo mocno podkreślana w różnych opracowaniach, ale zrębem jest chrześcijaństwo. Jeżeli ten zrąb się lekceważy lub odrzuca, no to Europa zaczyna tracić poczucie tego, czym jest. I na tym tle trzeba także starać się zrozumieć, co znaczyła decyzja Edyty Stein, wywodzącej się z narodu żydowskiego, by stać się chrześcijanką. Judaizm był dopływem do tego wielkiego nurtu europejskiego, jakim jest chrześcijaństwo. Ale wiadomo, że jeśli jest dopływ, to on wzbogaca główny nurt od momentu, kiedy wpływa do rzeki. Ona też wyszła z judaizmu, znalazła się w żywiole chrześcijańskim, ciągle jednak pamiętając o swoich korzeniach i ciągle mając świadomość, co podkreślała swoim współsiostrom w klasztorze karmelitańskim w Kolonii i co dla tych współsióstr mogło być trudne do zrozumienia, że Chrystus, Boży Syn, to członek tego samego narodu, co ona.
że Matka Najświętsza to jest też z jej korzeni. Coś bardzo szczególnego i ważnego. I znowu słowa papieża. Spotkanie z chrześcijaństwem nie skłoniło Edyty do odrzucenia żydowskich korzeni, ale raczej pozwoliło je w pełni odkryć. Mimo to nie zostało jej oszczędzone niezrozumienie ze strony rodziny. Cierpiała niewymownie, zwłaszcza z powodu matki, która nie zgadzała się z jej wyborem. W rzeczywistości jednak przeszła całą swoją drogę ku chrześcijańskiej doskonałości nie tylko pod znakiem ludzkiej solidarności z macierzystym narodem, ale także prawdziwego duchowego współudziału w przeznaczeniu synów Abrahama, naznaczonych przez tajemnicę powołania i nieodwołalne dary Boże, o czym pisał święty Paweł w liście do Rzymian. Czwarty wymiar. Już ściśle religijny. Tam, gdzie w grę wchodzi krzyż Chrystusa jako fundamentalna prawda chrześcijańska i gdzie w grę wchodzi krzyż jako symbol obecności chrześcijańskiej w świecie. I znowu dzisiaj mamy do czynienia z jednym wielkim procesem wypierania się krzyża i usuwania go z przestrzeni publicznej. Przypomnijmy sobie ten film, który Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski kilka lat temu wypuściło jako promocja Polski. Film, gdzie Giewont jest pozbawiony krzyża. Wbrew temu, co też 20 lat temu pod Krokwią Jan Paweł II mówił o krzyżu, który jest w Polsce od Giewontu po Bałtyk. Nie ma krzyża. I wiemy też, że niedawno w Google'ach, gdzie pokazywano różne wspaniałe kościoły chrześcijańskiego świata, pokazywano wszystkie detale tych kościołów widziane z zewnątrz, jednakże bez krzyży. Potem tłumaczono, że to był błąd w programie. A tymczasem dla niej, Edyty Stein, jej chrześcijaństwo, jeszcze przed wstąpieniem do klasztoru, było bardzo konsekwentnym, coraz bardziej głębokim wchodzeniem w tajemnicę krzyża. I znowu tu mamy do czynienia z pewną prawdą teologiczną, przeżywaną osobiście. Ona staje się tej prawdy osobistym świadkiem. W Boże Narodzenie, to jest ciekawe, w Boże Narodzenie, kiedy świętuje się właśnie narodziny Dzieciątka. 1932 roku Edyta Stein pisze list do Anneliese Lichtenberger i w liście tym stwierdza: istnieje powołanie do cierpienia z Chrystusem i przez nie do współdziałania w Jego zbawczym dziele. Złączeni z Panem stajemy się członkami Jego mistycznego ciała. W swych członkach Chrystus przedłuża własne życie i On sam w nich cierpi. Cierpienie w zjednoczeniu z Panem staje się Jego cierpieniem, jest włączone w wielkie dzieło zbawienia i dlatego płodne. Jest to zasadnicza idea życia zakonnego, przede wszystkim życia karmelitańskiego. Przez dobrowolne i ochotne podjęcie cierpienia wstawiać się za grzesznikami i współpracować w odkupieniu ludzkości. 9 grudnia 1938 roku Edyta Stein od 5 lat jest już w Karmelu. Pisze do matki Petry Brüning: moje imię zakonne wniosłam już od postulatu. Otrzymałam dokładnie takie, o jakie prosiłam. Przez krzyż rozumiałam cierpienia ludu Bożego, które się wówczas właśnie zaczęły. Uważałam, że ci, którzy rozumieją, że to jest krzyż Chrystusowy, w imię reszty winni wziąć go na siebie. Dziś wiem wiele lepiej
co znaczy być poślubioną Bogu w znaku krzyża. Jednakże w całej pełni nie zgłębi się tego nigdy, gdyż to jest tajemnica. I pod koniec 1941 roku do matki Ambrozji Antoniny Engelmann przy Oryszy Karmelów Echt. Scientia crucis, zdobyta być może tylko wtedy, gdy się samemu do głębi doświadczy krzyża. Od początku byłam o tym przeświadczona i powiedziałam z całego serca Ave crux spes unica. Bądź pozdrowiony krzyżu, jedyna nadzieja. A potem jej pobyt w obozie przejściowym w Drenthe-Westerbork. Jeszcze tam stara się o to, aby mogła być uwolniona wraz ze swoją siostrą Różą. A z drugiej strony poddaje się całkowicie woli Bożej. To jest coś z tego, co Chrystus mówił w swojej modlitwie konania w Ogrójcu do Ojca. Abba, Ojcze, jeśli możesz, jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Pierwsza prośba. I druga, ale niech się stanie, jak Ty chcesz. Coś takiego było w niej bardzo widoczne. Coś takiego zostało uwiecznione w świadectwach przez matkę ojca Ignacego, który też w tym obozie Westerbork, Drenthe-Westerbork przebywał, a także poprzez relację urzędnika holenderskiego Wieleka. Gdy spotkałem tę zakonnicę, pisał, w obozie, wiedziałem natychmiast, że to jest ktoś prawdziwie wielki. Jej uśmiech nie był maską, lecz jakimś promieniowaniem ciepła. W jednej rozmowie powiedziała, świat składa się z kontrastów, lecz na koniec nic z tych kontrastów nie pozostanie. Ostoi się jedynie wielka miłość. Bo jakże mogłoby być inaczej? I o tej wielkiej miłości, wyrażonej w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, pisała w klasztorze w Echt swoje ostatnie, niedokończone dzieło. Preuces Wissenschaft. Wiedza krzyża. I piąty wymiar. Jej bycia rzeczniczką praw Boga i człowieka. To prawda o Europie, tym razem w aspekcie wolności. Jak ją należy tę wolność rozumieć? Pamiętamy, jakie były zawirowania, jakie były oczekiwania co do wolności po 1989 roku w Polsce. I wiemy też, z jaką mocą Jan Paweł II, będąc po raz pierwszy w wolnej ojczyźnie w 1991 roku, o wolności i o Europie nauczał. Ja bym tutaj chciał przytoczyć jedną jego wypowiedź z Włocławka, nawiązującą do świadectwa męczeństwa księdza Jerzego. Papież mówił, a cóż to jest odkupienie, jak nie przywrócenie wartości? Nie jest przywracaniem wartości człowiekowi spychanie go do tego wszystkiego, co zmysłowe, do tych wszystkich rodzajów pożądania, do tych wszystkich ułatwień w dziedzinie zmysłów, w dziedzinie życia seksualnego, w dziedzinie używania. Nie jest dźwiganiem człowieka, nie jest miarą kultury, nie jest miarą europejskości, na którą tak często powołują się niektórzy rzecznicy naszego, w cudzysłowie, wejścia do Europy. Przede wszystkim my wcale nie musimy do niej wchodzić, bo my w niej jesteśmy. Nie musimy do niej wchodzić, ponieważ ją tworzyliśmy. I tworzyliśmy ją z większym trudem, aniżeli ci, którym się przypisuje, albo którzy sobie przypisują patent na europejskość, wyłączność. A co to ma być za kryterium? Co to ma być kryterium wolności? Jaka wolność?
mówił już bez kartki, dopowiadając od siebie. Na przykład wolność odbierania życia nienarodzonemu dziecku? Moi drodzy bracia i siostry, ja pragnę jako biskup Rzymu zaprotestować przeciwko takiemu kwalifikowaniu Europy, Europy Zachodniej. To obraża ten wielki świat kultury, kultury chrześcijańskiej, z któregośmy czerpali i któryśmy współtworzyli. Współtworzyli także za cenę naszych cierpień. Tu na tej ziemi kujawskiej, tu w tym mieście męczenników, to musi być powiedziane głośno. Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci. Tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak tworzył ją ksiądz Jerzy. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia, tak jak Chrystus. Tak jak Chrystus, ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie, dlatego że dał swoje życie za nas wszystkich. Ma prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów tego kontynentu i całego świata poprzez swój krzyż. Europa rozumiana przez świadectwo męczenników. Najbardziej cenny, istotny rdzeń Europy. I znowu słowa papieża odnoszące się do Edyty Stein. Utożsamiła się z cierpieniem narodu żydowskiego, zwłaszcza wówczas, gdy stało się one szczególnie dotkliwe w okresie okrutnych prześladowań nazistowskich. Wraz z innymi zbrodniami totalitaryzmu stanowią one jedną z najciemniejszych, najbardziej haniebnych plam w dziejach Europy naszego stulecia. Zrozumiała wówczas, że dokonując systematycznej zagłady Żydów, nałożono na barki jej narodu krzyż Chrystusa. Przyjęła zatem jako swój osobisty udział w nim deportację i śmierć w otoczoną ponurą sławą obozie w Oświęcimiu Brzezińce. I teraz takie bardzo mocne słowa. Jej krzyk łączy się z krzykiem Chrystusa. Łączy się z krzykiem wszystkich ofiar tej straszliwej tragedii. Łączy się z krzykiem Chrystusa, który nadał ludzkiemu cierpieniu tajemniczą i trwałą owocność. Wizerunek jej świętości pozostanie na zawsze związany z dramatem jej męczeńskiej śmierci, którą poniosła wraz z wieloma innymi. I taki piękne jeszcze stwierdzenie, jakby tonujące ten dramat krzyku Chrystusa. Trwa też jako zwiastowanie Ewangelii Krzyża, z którym Edyta Stein tak bardzo pragnęła się utożsamić, że wpisała go nawet w swoje imię zakonne. Już zakończenie. Po co są święci? Po co także to przesłanie Edyty Stein jako rzecznika praw Boga i człowieka w naszym kontynencie, na naszym kontynencie? I tu odwołam się do bardzo ważnego stwierdzenia, jakie padło w 1987 roku, 10 czerwca w Tarnowie. Przy okazji beatyfikacji Karoliny Kuskówny Jan Paweł II postawił takie pytanie. Czy święci są po to, aby nas zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, młodym i starym. Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka,
świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia. To znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie. Święta Edyta Stein, Benedykta, błogosławiona przez krzyż, jest rzeczniką praw Boga i człowieka. I nie bójmy się powiedzieć, my, ludzie 2017 roku, słuchając jej świadectwa, musimy być nieraz bardzo zawstydzeni. Dziękuję bardzo.